Historia bez happy endu, czyli Czarna dama straszy w Bendlewie. Czyta Bartosz Derech. Najbardziej znana legenda związana z powiatem poznańskim? Pewnie większość odpowie, że to ta o białej damie z Kórnickiego Zamku. Warto jednak pamiętać, że w naszym regionie straszy jeszcze jedna dama. To Czarna dama z Bendlewa. Bendlewo to wieś w gminie Stęszew. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w Mosinie. W 1866 roku wybudowano tam pałac na polecenie Bolesława Potockiego. Od 1975 roku jest on w posiadaniu Polskiej Akademii Nauk, która w latach 1979-1986 przeprowadziła remont kapitalny budynku. Aktualnie pałac pełni funkcję ośrodka konferencyjnego Instytutu Matematycznego Państwowej Akademii Nauk. Mniej więcej tyle na temat miejscowości pałacu możemy dowiedzieć się z Wikipedii. My zatrzymajmy się przy Bolesławie Potockim. To bardzo ciekawa postać. To właśnie pod jego rządami pałac w Bendlewie zyskał swój największy blask. On też wspierał powołanie do życia Teatru Polskiego, a także pomagał spółce Bazar Poznański, wchodząc nawet w skład jej dyrekcji. W 1889 roku uzyskał z rąk papieża Leona XIII dziedziczny tytuł hrabiego rzymskiego i nowy herb Pilawa. Życie prywatne właściciela Bendlewa tak kolorowe już nie było. Wcześniej zmarło mu dwóch braci, a jakby tego było mało, sam szybko owdowiał. Bolesław Potocki postanowił jednak po raz drugi stanąć przed ołtarzem i w tym momencie powoli dochodzimy do naszej historii. Oddajmy jednak głos oficjalnej stronie pałacu w Bendlewie. Córka Bolesława z drugiej żony, słynna z urody Felicja oraz wnuk po pierwszej żonie Alfred Mionczyński nawiązali romans. Wybuchł ogromny skandal. Zdradzony mąż Maciel Mierzyński zastrzelił kochanków w pałacu w dakowych mokrych. Za ten uczynek nie poniósł jednak żadnej kary. Sąd uniewinnił go, ponieważ wystąpił w obronie honoru swojego i swojej rodziny. Czytamy na stronie. Mamy więc historię wyjątkowo dramatyczną i co gorsza, bez szczęśliwego zakończenia. O ile nie liczymy łaskawego wyroku sądu dla nadpobudliwego męża, takie tragedie, co zrozumiałe, rozpalają ludzką wyobraźnię. A stąd już krok do powstania legendy. Jedną z nich jest właśnie ta o czarnej damie, która ponoć błąka się nocami po pałacu w Bendlewie. Niektórzy z pracowników ośrodka twierdzą, że widzieli ją, jak po zmroku przechadza się po pałacu. W tym miejscu rodzi się pytanie, co pracownicy ośrodka robią tam w nocy. No ale skoro już tam byli i widzieli, to nie wypada im nie wierzyć. Opracowanie tekstu Tomasz Sikorski. Na szlak legend powiatowej siedemnastki zaprosili Fundacja Słowo i Kropka oraz Powiat Poznański.